Piękne. Cześć, z tej strony Patrycja Wieja, zwyciężczyni pierwszej edycji programu Projekt Lady. Dzisiaj przeprowadzę z Wami Miauczel. Myślę, że byłaby to na pewno trudna rola, ale ja uwielbiam wyzwania i na pewno bym podołała. Co na to Pani Małgosia? No właśnie, na pewno byśmy się dogadały. Pani Małgorzata planuje dzieci, więc urlop macierzyński na pewno dobrze jej zrobi. Nie ukrywam, że obydwie pary bardzo sobie cenię i są no, fantastycznymi ludźmi. Obydwie pary doszły do swojego sukcesu sami. Walczyli o to od najmłodszych lat, bo wiadomo, Robert Lewandowski trenował piłkę nożną już od małego. Ewa Chodakowska tak samo wszystko zawdzięcza sobie i swojej ciężkiej pracy w Grecji, więc sukces jak najbardziej dla nich jest wskazany. No najlepiej nic nie mówić. Jeżeli jest jakiś konflikt, to warto go rozwiązywać prosto w oczy, a nie przez media, nie przez inne osoby. To jest słabe, ale osoby, które faktycznie są w show biznesie, muszą uważać na to, co mówią, do kogo mówią, o czym mówią, bo to wszystko jest oceniane z każdej strony. Natomiast pani Małgosia i pani Kinga Rusin już są takimi dużymi gwiazdami, więc one w sumie same decydują o tym, czy mogą sobie pozwolić na powiedzenie czegoś negatywnego, czy nie. Więc to jest ich wybór, ale ja na ich miejscu nie roztrząsałabym tak kłótni na forum. Wydaje mi się, że byłabym w Niemczech, pakowałabym paczki na produkcji, dorabiałabym jako hostessa, no i byłabym nieszczęśliwa. Ja jestem osobą bardzo żywiołową, bardzo energiczną i kiedy trenowałam fitness, miałam lekki niedosyt. Chciałam jeszcze bardziej jakby się zgrzać, mieć jeszcze większą satysfakcję z tego, że uprawiam ten sport, więc pomyślałam sobie, że czegoś mi brakuje i odkryłam trampoliny i zaczęłam ćwiczyć na trampolinach i stwierdziłam, że to jest to, co mi daje mega satysfakcję. Mam wtedy mnóstwo energii i jestem przeogromnie szczęśliwa. Taniec z gwiazdami to by było chyba spełnienie moich najskrytszych marzeń. Jako nastolatka oglądałam tańce różnych celebrytów, gwiazd i trudno by mi było uwierzyć, że mogłabym być jedną z takich właśnie gwiazd, więc to jest najskrytsze moje marzenie. Natomiast Ameryka Express, o matko, nie wiem, czy bym psychicznie wytrzymała, ale na pewno też bym podołała tym zadaniom. Kogo bym zabrała ze sobą? Na pewno nie mamę, bo nie wytrzymałybyśmy razem tyle czasu wspólnie. Na pewno nikogo z rodziny. Może przyjaciółka, może ktoś z programu Projekt Ladies, z kim się dogadywałam. Myślę, że jakbyśmy były razem z Agatą Szostek w jednej parze, to byłoby naprawdę śmiesznie. Na pierwszy rzut oka te komentarze mogą wywoływać u mnie jakiś smutek, jakieś niedowierzanie, natomiast ja nie przejmuję się takimi komentarzami. Dla mnie one są zbędne i niepotrzebne. Ja żyję w zgodzie ze sobą i dążę do wyznaczonych celów tak, jak ja sobie to zaplanowałam. Realizuję siebie i moje marzenia. Mam moich fantastycznych obserwatorów na moim Instagramie, którzy w żaden sposób mnie w ten sposób nie oceniają, tylko dodatkowo dają mi otuchy, dopingują i dają mega, mega motywację. Myślę, że na pewno formuła sportowa byłaby czymś super i myślę, że
polskiej telewizji brakuje właśnie takiego sportowego programu, reality show. Nie wiem do końca, jakby miało to wyglądać, ale marzy mi się poprowadzenie na pewno sportowego programu, przygodowego programu, jakiegoś mega ekstremalnego, z wielką pompą, po prostu, żeby to był oczywiście hit. Musi to być hit. Nie ma innej opcji. Kiedyś był Big Brother, jakby wrócił, to na pewno też by był hitem, nie? I ty byś mi wystąpiła? A, to na pewno! Nie. Już nie. Już nie. To znaczy w sumie marzyłam kiedyś właśnie, żeby zaistnieć w jakimś reality show. No i poniekąd to marzenie się spełniło, bo dostałam się do programu Project Lady i dopiero w programie dowiedziałam się, o co konkretnie chodzi, jaka jest jego formuła, więc marzenie spełnione. Na temat hejtu. Jak wiemy, pani Małgosia jest naprawdę bardzo hejtowana w mediach. To jest coś dla mnie strasznego. No nie ukrywam, że aż takiego hejtu to jeszcze nie widziałam. Pani Małgosia chyba ma największy hejt w całym show biznesie i ona, ja nie wiem, jak ona to wytrzymuje. I generalnie ona wtedy powiedziała, żebyśmy się nie przejmowały tym, co kto pisze, co mówi, że mamy skupiać się na sobie. Mój ideał mężczyzna, jak wiadomo, ideałów nie ma, ciężko takich znaleźć, ale musi mieć poczucie humoru. No musi być wysoki, ja lubię po prostu wysokich mężczyzn, no nie ukrywam, ja sama mam 1,60 m, ale lubię, jak facet jest większy ode mnie. No tak 1,80 m jest optymalnie, kiedy jest opiekuńczy, kiedy troszczy się o mnie i kiedy mogę na niego liczyć w każdej sytuacji. Marzę o tym, aby cała Polska skakała ze mną na trampolinie, abym była rozpoznawalna z tego, że jestem instruktorką jumping fitnessu, a nie tylko z tego, że wygrałam program Project Lady. Chciałabym stworzyć swój plan treningowy na trampolinach i dużo, dużo, dużo jeszcze. Myślę, że to będzie Lady. Okej, Lady puszczamy. To będzie jumperek. Ojej, tak. Tamten będzie Józek? Może być Józek? No takie wyjątkowe imię. To będzie głodomorek, ponieważ cały czas przy mamusi jest i je. Ale jestem piękny. Mam niebieskie oczy. Żaden z moich kumpli nie ucierpiał podczas nagrania programu. Ja też mam się świetnie. Kociaki podobne do nas czekają także w schroniskach.